Dzień dobry, jesteśmy mieszkańcami bloku w Jastrzębiu przy ulicy Alei Jana Pawła II, 5. Jest to blok pohotelowy, pielęgniarski. Zarządcą jest Śląski Zarząd Nieruchomości, właścicielem Urząd Marszałkowski. Ostatnio chcieliśmy zgłosić protest, ponieważ otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego, z którego wynika, że blok będzie podlegał sprzedaży. Otrzymaliśmy 21 dni na złożenie deklaracji, czy chcemy wykupić mieszkania celem oceny ewentualnej bonifikaty od ceny podstawowej, która średnio wynosi 2200 za metr kwadratowy. Większość mieszkańców nie chcę wykupić mieszkań, nie stać ich na to. Poza tym 21 dni na zdeklarowanie się na tak poważną decyzję jest to zbyt mały okres czasu. Niestety podejrzewamy, że w momencie kiedy, a to wynika również z pisma, które otrzymaliśmy, że w wyniku kiedy nie zdeklarujemy się, tracimy pierwszeństwo pierwokupu, w związku z czym mieszkanie nasze może ulec sprzedaży w przetargu nieograniczonym. Nie zgadzamy się z taką decyzją. Chcemy zamanifestować nasz protest, w związku z czym prosimy o pomoc miasto, rządy naszego miasta, jak również Urząd Marszałkowski, aby uchylił się od tejże decyzji. Drodzy Państwo, jako radni Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój zostaliśmy poproszeni przez mieszkańców bloku przy Alei Jana Pawła II, 5 o to, żeby podjąć swoistego rodzaju interwencję w takim przedmiocie, bowiem marszałek województwa śląskiego zaproponował poprzez stosowne zawiadomienie listowe mieszkańców o możliwości skorzystania z prawa pierwokupu. Oznacza to tyle, że mieszkańcy po cenie właśnie wyznaczonej przez marszałka województwa śląskiego, czy właściwie przez zleconej firmie, poprzez operat szacunkowy, po tej cenie mogliby mieszkańcy właśnie zakupić sobie lokale mieszkalne. Przy czym no, te ceny niestety są nieadekwatne do dzisiejszej rzeczywistości i tej sytuacji gospodarczej w Jastrzębiu. Ceny nieruchomości spadają, a ceny są względnie i relatywnie wysokie, nawet w odczuciu mieszkańców. Mimo wszystko przewidziano bonifikaty, ale bonifikaty są niestety uzależnione od wielu czynników, między innymi od tego, czy wszyscy mieszkańcy się zgodzą. Przy 70 mieszkaniach no, brzmi to dosyć absurdalnie i troszeczkę jest tutaj oderwana od rzeczywistości władza i tak to oceniamy. W związku z tym podjęliśmy tutaj stosowne działania. Napisaliśmy wniosek o zawieszenie takiego postępowania, wniosek o to, żeby udostępnić informacje stosowne o stanie budynku, zarówno technicznym, jak i stanie prawnym, bo tutaj jest wiele pytań, wiele wątpliwości, co jest bardzo zrozumiałe ze strony mieszkańców. Co ze swojej strony chcę tylko jedno powiedzieć, że nie spodziewałem się takich decyzji po Urzędzie Marszałkowskim, czyżby był w likwidacji, ponieważ w naszej Rzeczpospolitej bardzo często sprzedawano bloki, domy z mieszkańcami, ale wtedy padały firmy, były to mieszkania zakładowe, zakłady w likwidacji, przychodzi likwidator i sprzedawał majątek razem z ludźmi. Ja myślę, że Urząd Marszałkowski nie dopuści do tego, żeby tych mieszkańców po prostu sprzedać, bo to jest amoralne, nieetyczne i nie jest to rozwiązanie. Mam nadzieję także, że jako radny będziemy tutaj interpelować,
że władze miasta zajmą się tym problemem, ponieważ może się okazać, że z tych 70 rodzin 100% ludzi będzie bez mieszkań, a jak z tego co wiemy, miasto Jastrzębie-Zdrój nie posiada innych mieszkań zastępczych, komunalnych, socjalnych, żeby tym ludziom umożliwić zamieszkanie w innym miejscu. Ponadto uważam, że Urząd Marszałkowski jako władza samorządowa przede wszystkim powinna się spotkać z tymi mieszkańcami i poszukać innych rozwiązań. Są inne rozwiązania. Może miasto przejąć te mieszkania, może za zgodą mieszkańców, może też przejąć jakakolwiek spółdzielnia mieszkaniowa i pomóc tym mieszkańcom wyjść z tego błędnego koła, bo w tej chwili mogą być potraktowani jako majątek do sprzedaży, a na to naszej zgody radnych nie ma. Jacek Świergocki, doradca prezydenta miasta Żory, radny elekt Sejmiku Województwa Śląskiego. Znajdujemy się w bloku Aleja Jana Pawła II w Jastrzębiu-Zdroju, którego właścicielem jest marszałek województwa śląskiego. Właśnie trwa spotkanie protestacyjne mieszkańców przeciwko formule sprzedaży tych mieszkań, jaką zaproponował w piśmie skierowanym do lokatorów marszałek województwa śląskiego. Szanowni Państwo, w tym budynku, w którym się znajduję, mam możliwość być pierwszy raz. No, widok jest zatrważający. Chcę ze swojej strony zadeklarować wszelką pomoc. Podczas najbliższej sesji 21 grudnia, podczas której będę składał ślubowanie, będę mógł również wspomóc radnych, między innymi radnego Szymona Klimczaka oraz radnego Szeredę, a także z propozycją pana posła Grzegorza Matusiaka będę mógł wspomóc i zadać bezpośrednio pytanie marszałkowi województwa śląskiego w interpelacji skierowanej w imieniu mieszkańców tego bloku.